27 września wspominamy świętego Kajusza z Mediolanu. Kajo było to stare, popularne rzymskie imię. Można je przetłumaczyć jako cieszący rodziców. Szczegóły jego życia pochłonęły mroki historii. Ze skąpych źródeł wiadomo tylko, że należał do bogatego, wielkiego rodu mediolańskiego. Prawdopodobnie członkowie jego rodziny byli pierwszymi chrześcijanami w mieście, nawróconymi z pogaństwa. Według tradycji w Mediolanie ewangelizował święty Barnaba i był tam pierwszym biskupem. Kajusz był uczniem biskupa Anatalona, a po jego śmierci następcą. Czas jego posługi biskupiej w Mediolanie przypadł na lata 63-85 I wieku. Niektóre źródła podają, że pasterzował na przełomie II i III wieku. Po śmierci został pochowany prawdopodobnie przy obecnej bazylice świętego Ambrożego. W czasie rozpoznania jego doczesnych szczątków w 1571 roku był obecny późniejszy święty, Karol Boromeusz, również biskup Mediolanu. Następcą świętego Kajusza na stolicy biskupiej Mediolanu był biskup Kastrycjan. Święty szczególnie czczony jest w Mediolanie 27 września w rocznicę jego śmierci. Módlmy się. Boże, Ty w świętym Kajuszu dałeś swojemu Kościołowi wzór dobrego pasterza. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy na wieki mogli zamieszkać w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.